W dzisiejszym fleszu. Dzień flagi w powiecie tucholskim. Pierwsze posiedzenie społecznej rady. Logo strony cyberspoko.pl wybrane. Obchody rocznicy ustanowienia konstytucji. Gratulacje dla Karoliny Urban. Zakończenie kwalifikacji wojskowej. Głosuj w konkursie Czat i Ogień, obudź czujność. Drugi maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tak jak w tym roku, jeszcze w Tucholi nie obchodziliśmy tego święta. Już w Kościele Bożego Ciała było widać, kto będzie gospodarzem tego dnia. W ławkach najwięcej było dzieci i młodzieży, młodych borowiaków oraz zuchów i harcerzy z tucholskiego chówca ZHP. Biało-czerwona wstęga, rozciągnięta w czasie mszy świętej na całej długości kościelnej nawy, przypominała, z jakiej okazji się spotkaliśmy. Biało-czerwona połączyła też wszystkich w czasie przemarszu na tucholski rynek, gdzie dotarliśmy w rytmie poloneza. Pozostała też rozwinięta i w czasie hymnu, i w czasie krótkich przemówień. A potem był już czas na zabawę, bo tak przede wszystkim trzeba świętować. Do tańców i piosenek harcerzy oraz młodych borowiaków z chęcią przyłączali się wszyscy obecni. W czasie Polki Borowiackiej czy Krakowiaka nie były najważniejsze długo ćwiczone właściwe kroki, ale uśmiech na twarzach młodych tancerzy. Na koniec w niebo poleciało 200 balonów, oczywiście biało-czerwonych. Głównymi organizatorami obchodu Dnia Flagi byli chówiec ZHP Tuchola oraz starosta tucholski. 28 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie Społecznej Rady do spraw funkcjonowania i rozwoju Muzeum Borów Tucholskich. W skład Rady, oprócz przedstawicieli środowisk twórców i organizacji pozarządowych, weszli także przedstawiciele samorządów oraz wszyscy dotychczasowi starostowie tucholscy. Zadaniem Rady jest pomoc w wypracowaniu rozwiązań gwarantujących dalsze sprawne funkcjonowanie muzeum i wytyczanie długofalowych kierunków jego rozwoju. Jest ona organem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym starosty tucholskiego. Zwycięzcą powiatowego konkursu na logo strony cyberspoko.pl została Aleksandra Krajna z gimnazjum w Cekcynie. W gronie laureatów znaleźli się także Cezary Spławiński, Jakub Mejrowski i Piotr Szewczyk. Konkurs, będący kontynuacją projektu Powiat Tucholski Zagrożenia widzi, na nie reaguje i społeczeństwo edukuje, rozstrzygnięty został 21 kwietnia przez komisję pod przewodnictwem kierowniczki tucholskiego PCPR Anny Toby. Jest to część rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej imienia Władysława Stasiaka. 26 kwietnia nagrody wręczał wicestarosta tucholski Zenon Poturalski wspólnie z przedstawicielami policji i straży pożarnej. Gratulujemy laureatom i uczestnikom konkursu. Przedstawiciele Rady i Zarządu Powiatu Tucholskiego wzięli udział w obchodach 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, zorganizowanych przez burmistrza Tucholi oraz parafią pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji ojczyzny, po której poczty sztandarowe, delegacje, władze i mieszkańcy gminy oraz powiatu przemaszerowali wspólnie na Plac Wolności, gdzie złożono kwiaty przed pomnikiem Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. 2 maja w Krzywogońcu wicestarosta tucholski Zenon Poturalski miał zaszczyt pogratulować Karolinie Urban z Cekcynka zdobycia w 2016 roku tytułu Mistrzyni Polski Juniorów w rzucie dyskiem oraz brązowego medalu w pchnięciu kulą. Życzymy dalszych sukcesów sportowych oraz powodzenia na egzaminie maturalnym. 28 kwietnia zakończyła się kwalifikacja wojskowa w powiecie tucholskim. Stawiło się na nią ponad 96% wezwanych, w tym wszystkie 9 wezwanych kobiet. Jest to najlepszy wynik na całym obszarze działania WKU Bydgoszcz, za co podziękowania w imieniu całej tucholskiej ekipy przyjął starosta tucholski Michał Mróz. Za sprawną realizację zadania, podziękowania i drobne upominki z rąk włodarza powiatu otrzymali też bydgoscy wojskowi, którzy mogą teraz ozdobić swoje pojazdy ramkami promującymi powiat tucholski i bory tucholskie. Zapraszamy do głosowania internetowego na najlepszą pracę w konkursie na plakat Czat i Ogień, obudź czujność. Zwycięska praca będzie promowała organizowany 27 maja powiatowy piknik bezpieczeństwa. Głosować można na stronie www.tucholski.pl. Każdy użytkownik z jednego komputera może oddać tylko jeden głos. Głosowanie trwa do 10 maja. A Ty jak spędzisz wakacje? Nad wodą? Startujemy o grant na rozwój naszego projektu Bezpieczne Kąpieliska. To projekt, który dotyczy każdego z nas. Stale aktualizowana mapa bezpiecznych kąpielisk w Twoim telefonie. Nie czekaj, wejdź na stronę Lexstarter i oddaj głos na bezpieczne kąpieliska, wspierając bezpieczeństwo swoje oraz Twojej rodziny. Więcej informacji na stronie fundacji www.proliberis.org. Bardzo dziękujemy za Twój głos.